Wrocław, Warszawa, Poznań, prosto Katowice. My 4 km jeszcze tutaj. Witam Was serdecznie za czwórki. Dzień dobry moi widzowie. Przed nami kolejna wspaniała piłkarska przygoda. Jedziemy z Gutkiem na Wrocław Trophy. Jedziemy po kolejne doświadczenia szlify, ale przede wszystkim po świetną, dobrą, wakacyjną zabawę. W tym roku, z tego co się orientuję, na turnieju Wrocław Trophy mamy, kochani, około 200 drużyn z 15 państw. Robi to ogromne wrażenie na tą część Europy tutaj. Jest to jeden z największych turniejów w tej części Europy, już nie mówimy nawet Polski. Także dzisiaj naprawdę będzie się tutaj, kochani, sporo działo. Ja natomiast powiem Wam tak, my pierwszy mecz zaczynamy 10.20, jest 8.58, czyli około 9. Godzinkę przed meczem będziemy, myślę, na miejscu. Ten turniej odbywa się we Wrocławiu na polach marsowych, tam przy Akademii Wychowania Fizycznego. Natomiast boiskiem pomocniczym są Muany, jest to piękny obiekt sportowy w pobliżu Wrocławia i my właśnie tam jedziemy. Na metę mamy 23 km. Wrocław zaczyna się już, kochani, tutaj, także kawałek za Wrocławiem, te Łany. Jak dobrze sobie przypominam, tam były jeziorka, tam były boiska, dlatego że w zeszłym roku mieliśmy okazję tam pograć, pobawić się, naprawdę turniej na świetnym, wysokim europejskim poziomie. Przypominam, że organizatorem tego turnieju firma Eurosporting. Ona ogólnie robi wspaniałe turnieje na terenie całej Europy. Jest możliwość zawsze pograania z firmą Eurosporting w różnych ciekawych miejscach. Mieliśmy zagrać na Bayer Trophy, ale troszkę się nie udało. W Monachium był taki turniej. Ale jeszcze się pewnie, kochani, uda. My skręcamy tutaj na Wrocław, przynajmniej tak każe nawigacja. No, jak tak każe, to jej się słuchamy. My mamy jeszcze 22 km. W każdym razie, kochani, ten mój krótki taki vlog, wejście z auta do Was. Oj, coś tu przykorkowane. Fajnie to wygląda. Słuchajcie, no przypominam, że dzisiaj jest normalny dzień pracy, jest piątek, co prawda są wakacje, my mamy wolne od szkoły, Wy macie wolne od szkoły, natomiast no, ludzie pracują, mają swoje obowiązki i w związku z tym godzina 9 to są ciągle godziny szczytu. Słuchajcie, sprzedawcy na 10 spieszą do sklepów, także nie wzięliśmy poprawki na te korki, ale myślę, że uda się nam o czasie dotrzeć na Łany. Chciałbym Wam jeszcze zaprezentować obiekty, dlatego że około 20 boisk piłkarskich, fajna muzyczka jakaś tam w tle pogrywa, chyba jakiś telefonik, alarm włączył. W każdym bądź razie około 20 boisk piłkarskich czeka na swoje mecze i teraz my swój zaczynamy o 10.20 w kategorii U10 z rocznikiem 2006, naszym przeciwnikiem Futbol Akademii Leszno. Słuchajcie, zacna firma, która ciągle zbiera też szlify po różnych ogólnopolskich turniejach. Zdaje się, że w FA Leszno to uczestnik Mistrzostw Polski Futbol Akademii, którą wygrali akurat chłopcy ze Szczecina, ale Leszno to też bardzo mocny piłkarski ośrodek. W każdym razie, słuchajcie, z tego co jeszcze wiem, w grupie będziemy mieć Łużycę, bardzo fajną, przepraszam, nie Łużycę, tylko Słubice, mamy bardzo fajną grupę. W Słubicach mamy przyjaciół, spotykaliśmy się z nimi na Dajśmanie, także kto tam jeszcze w grupie, nie do końca sobie przypominam, natomiast chciałbym dać Wam informację, że dzisiaj bawimy się z trenerem Grzesiem z Łużycami Lubań w roczniku 2006, także fajna zabawa przed nami. Dziękujemy Tobie, Grzesiu, za zaproszenie. Przypominam, że Zagłębie ma teraz do 10 sierpnia przerwę wakacyjną, także nie ma treningów, nie ma zajęć. 10 sierpnia wracamy do trenowania. Natomiast w międzyczasie jeszcze przed nami obóz piłkarski, ale po tym turnieju, to jest 3-dniowy turniej, po tym turnieju przed nami przerwa, zabawa, baseny, odpoczynek. Także teraz wjeżdżam do Wrocławia, kochani, pewnie ruch będzie wcale nie mniejszy jak teraz.
dostajemy. Ruch będzie pewnie nie mniejszy, dlatego w tej chwili zobaczcie tower, czyli wieża. O, Musia, spróbuj złapać jeszcze samolocik lądujący. Nie. Zaraz go zobaczycie, ale kochani. Zoomik? Nie, bez zoomu. Pięknie ląduje teraz samolot, w tle macie właśnie tower, tutaj jest akurat centrum Bielany. Takie kropeczka nad takim. No, tam będą go widzieć, fajnie to wygląda. Tutaj po lewej stronie jest lotnisko nasze wrocławskie, także w tej chwili, kochani, lecimy do mety, jeszcze 20 km. No, na razie fajnie ta droga tutaj wygląda, nie jest to przykorkowane, ale nie będę teraz rozmawiał, żeby nie stwarzać zagrożenia ruchu. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia za chwilkę. Kochani, łany 1 km, dojeżdżamy na miejsce. W tym momencie jest 9:26, także w tej chwili zbliżamy się. O, proszę, właśnie ktoś nas tutaj wita. Zaraz się dowiemy, jak dojechać. Wrocław Trophy. Wrocław Trophy, 10:20 mecz. Tak jest, to pan musi wyjechać tą dróżką. Tą polną, czy tu w lewo? Nie, tutaj prosto, dobra, polną. Jedzie pan aż na sam Wojnów, dobra, tam na rondo. Rozumiem. Zawraca pan rondem, tak, obwodnicą i przed naszym tutaj kamienieckim rondem będzie zjazd na parking. Tam będzie wszystko. Tam widać daleko samochody. Czy, tak, tak. A kiedyś tędy był wjazd w zeszłym roku, nie? Tak, był tędy, ale cały paraliż był tutaj. Rozumiem. Ale słuchaj, mocno jest to skomplikowane, bo my gramy mecz. Nie przejadę tędy? Jakbyście tak przymknęli leciutko? No to by pan dzieciaki wypuścił, a sam by pan autem przejechał, okej? Okay? Nie tak, bo nie może pan tam auta zostawić. A znaczy, wie pan co, niekoniecznie chyba zostawić auto. Chyba, zaraz przed, ja mogę potem wrócić, zostawić auto i po prostu przejść się ten kawałek. Chodzi o to, żeby jego dowieźć tylko, bo on ma mecz 10:20, dobra, musi się rozgrzać, to pan musi się przebrać. Przewiezie go. A ja wrócę tu sobie autem, tak, dobra, ja potem nawet przeparkuję. Tutaj pan może zostawić auto, dobra, to nie ma problemu. Dziękujemy, powodzenia, dziękujemy, na razie. Powodzenia. Dziękujemy za pomoc. Czy przytrzymaj go, ciuka, bo poleciała. Słuchajcie, kochani, tu. Słuchajcie, jest paraliż komunikacyjny i wcale się nie dziwimy, bo jest ponad 200 drużyn, 15 państw, także w tej chwili, kochani, jesteśmy w łanach i jak najbardziej dostosujemy się do prośby organizatora. Dojedziemy tylko, kochani, pod same obiekty. Zaraz, to było tu czy nie tu? Gdzie to było? No, a potrzymasz? Słuchajcie, to chyba było tu albo tu. W każdym razie, dobra, jak już dojedziemy na obiekty, to się odezwiemy. Także jesteśmy, dziękujemy pięknie tutaj panu z ochrony. Przesympatyczna postać, kochani, udaje nam się tutaj blisko obiektu na łanach zaparkować, także nasz szabowozik, kochani, w strefie VIP. Słuchajcie, doskonale rozumiemy tutaj organizatorów i bardzo dziękujemy za możliwość takiego, jakby troszeczkę nam pójścia na rękę, dlatego że parkingi są stąd oddalone kawał drogi, ale to wynika, kochani, z tego, że jest tu przepiękna okolica. Ci z was, którzy pamiętają naszą relację Wrocław Trophy z ubiegłego roku, pamiętacie, jak tu jest pięknie, tu jest dużo wody, dużo boisk, dużo zieleni, gwizdek rozbrzmiewa, zobaczcie, rozgrywają zawody. Jest parasol, siema, dzień dobry, cześć trenerze, witajcie, cześć chłopaki. Chłopaki. Już po pierwszych grach widzę. 10, nie, po pierwszym. 10. 10, 10. Ho. To kto tak srogo doberwał? Ale kto kogo mieliście w drużynie? Ja przeciwko komu? Czarnków czy jakaś taka. Ale z Polski? Nie. Polacy. Słuchajcie, w której kategorii? W 2-6 jesteście, nie? Tak. 10. Ale w grupach się gdzieś tam może potem spotkamy. Oby w finale. Powodzenia. Kochani, parasol po pierwszym meczyku. Jak słyszycie, słuchajcie, mecze na łanach już są od dosyć dawna dzisiaj rozgrywane, natomiast my pierwszy swój mecz będziemy grać 10:20. Natomiast słuchajcie, klimat, mikroklimat i to, co tutaj się dzieje, jest naprawdę niesamowity. Ja za momencik wam zaprezentuję, szczególnie dla tych z was, którzy nie oglądali z zeszłego roku transmisji naszego Wrocław Trophy. Zobaczycie, jakie tu są piękne obiekty, jak tu jest naprawdę świetnie połapane. Tam jest, kochani, strefa paszy, czyli tam dzieci będą uzupełniały kalorie, będą nabierały masy. Natomiast tutaj w tym momencie, kochani, są boiska, oczywiście flagi uczestników wszystkich państw, które tutaj biorą udział, przepraszam, w tym turnieju. Przypominam, że tutaj bawi się dzisiaj 15 narodowości, około 200 drużyn. Oczywiście nie wszystkie tutaj na łanach, kochani, dlatego że
na Łanach, w Łanach, jak odmienić, miejscowość nazywa się Łany po prostu. Chodzi o to, kochani, że mamcia prędzej, ja również myślałem, że Łany to nazwa obiektu, natomiast Łany to jest piękna, malownicza miejscowość pod Wrocławiem, słuchajcie, której bardzo, bardzo sprzyja piłka nożna. Tu po lewej stronie pierwszy swój mecz rok temu rozgrywaliśmy z Serbami, bardzo szczęśliwe dla nas boisko, wysoko wygraliśmy wtedy, pamiętam. Tak? Chodź, Kudełku, chodź szybciutko, witaj serdecznie. Dzień dobry. A ty pamiętasz, że już byłeś tutaj rok temu? Pamiętasz, Kudełku, czy nie pamiętasz? Pamiętam, ale wziąłem magnes. Co wziąłeś sobie? Magnes. A magnes, jak to się nazywa? Co wziąłeś? Magnes. Słuchajcie, na tym długopisie jest magnes i Kudełek go wziął. Natomiast nie wiem, czy pamiętacie, ale była taka akcja stop zwolnieniom z WF-u. I to jest właśnie, kochani, na tą okoliczność długopis. WF to bardzo ważna sprawa. Kochani...